Hej, cześć, witam ponownie. Dzisiaj ponownie skupimy się na ustawieniach do Radio Bossa. Poradnik ten przeznaczony jest w zasadzie dla wszystkich, począwszy od osób, które pierwszy raz będą mieli styczność z tym programem, a więc na szybko, żeby się za dużo nie rozwodzić, pokażę pierwsze podstawowe ustawienie, które każdy powinien umieć sam sobie zrobić, nieważne jak bardzo jest zaawansowany, czy jest totalnym beztalenciem. Postępując krok po kroku, to co tutaj będzie pokazane, poradzi sobie każda osoba, łącznie z 6-letnim dzieckiem. Tak więc oczywiście najpierw należy zainstalować sobie Radio Bossa, a jak już posiadacie, pierwsze odpalenie, mniej więcej to wygląda tak. I pierwsze, co polecam zrobić sobie od razu, żeby nie zapomnieć, wyłączać sobie pewne funkcje. Czyli tutaj przechodzimy trzecią zakładkę do harmonogram bodajże to będzie, tak? I wyłączamy, jeszcze raz powtarzam, tą funkcję. Przechodzimy do FX-a i włączamy auto AMP. Na razie nie będę tłumaczył, po co to jest, po prostu to włączcie. I to wystarczy. Jeżeli lubicie mieć przycisk tutaj, to możecie sobie zostawić. Jeżeli lubicie mieć przycisk tutaj w tej pozycji, to wchodzimy tutaj do menu w widok. Zaznaczamy tutaj trzecią opcję MIDS i VU w środku okna. Pojawia się tu. Okna możemy sobie ustawić szerokość, jak nam się podoba. Ja robię zazwyczaj sobie mniej więcej tak. Następnie przechodzimy do ustawień mikrofonu i odtwarzania. Sprawdzamy, co jest ustawione. Czyli standardowo po odpaleniu możecie mieć Wasabi na default. Jeżeli znacie swoją kartę, wiecie jaka jest lub z jakiego gracie, to zaznaczacie sobie swoją. Ja tutaj mam kilka do wyboru, ale dzisiaj najczęściej używaną przez, może nie większość, ale przez tego. Akurat ja posiadam Sound Blastera, więc sobie zaznaczę tutaj Sound Blaster. Potwierdzam na mikrofon, nowe, czyli wejście. Też jest default. Ustawiamy Wasabi. I u mnie mikrofon jest Sound Blaster GC7. Nie linia, tylko mikrofon. Proszę bardzo, zaznaczamy stereo, tryb sterowania zdarzeniem. OK. I tutaj w tej zakładce od razu poziom głośności muzyki proszę sobie ustawić na minus 25. Jest to wyciszenie w momencie, kiedy wciskacie mikrofon, muzyka się wycisza do tego poziomu i wtedy wy mówicie. No i teraz w zależności od tego, jaki macie mikrofon, jak dobry, czy jakiej jakości, później trzeba będzie ustawić wzmocnienie mikrofonu tutaj. Na razie tutaj nic nie klikajcie. Będzie was w tym momencie słychać po naciśnięciu mikrofonu. Tutaj zatwierdzamy, klikamy OK. I teraz wciskamy mikrofon. Raz, dwa, trzy. I tak słychać z tego mikrofonu. Mamy za dużo dźwięku. Tutaj się ustawiło. Dobrze. To tak słychać. Z mikrofonu teraz w programie Radio Bos. Akurat tutaj mam ustawiony mikrofon słuchawkowy. Tak więc troszeczkę tutaj będzie zniekształceń, dziwnych dźwięków, ale to jest tylko pokazowo, abyście wiedzieli. Słychać głośno i wyraźnie, widać, że tutaj skawozówka się wychyla. I teraz pierwsze co, żeby prawidłowo ustawić sobie ten mikrofon, to trzeba byłoby ustawić sobie odpowiednio jego głośność. Moment, ja sobie troszeczkę ściszę głośniki, bo mi tutaj mikrofon zaczyna zgarniać. OK. I jeżeli mówicie do mikrofonu, odległość musi być ustawiona tak, aby wskazówki tutaj w czasie, kiedy mówicie, dobijało 8,4, mniej więcej w tym. Więc jest troszeczkę za cicho, więc trzeba wejść w zębatkę, przechodzimy do mikrofonu i podkreślamy wzmocnienie.
na włączonym mikrofonie. W tym momencie macie odsłuch i ten odsłuch jest Wam potrzebny, żebyście wiedzieli, jak Was słychać. Różnica pomiędzy tym, kiedy mówicie, a kiedy słyszycie to w słuchawce czy w głośniku, zalecam to robić na słuchawkach, bo jeżeli zrobicie to na głośniku, to jak zazwyczaj na laptopach, to będzie Wam się sprzęgał mikrofon z głośnikiem. Więc zróbcie to sobie na słuchawkach najlepiej i polecam i zalecam. I wtedy tutaj ustawiacie sobie wzmocnienie mikrofonu. 6, raz, 2, 3. No i patrzycie na wskazówkę, jak się wychyla. Jeżeli dochodzi do 8 i powyżej, tak jak tutaj teraz, może zostać. No akurat do tego mikrofonu było potrzeba ustawić plus 6 dB. U innych może być to na przykład 2 dB, 3 albo nawet i 20 czy 30, w zależności jaki mikrofon. Ale nie robić wyżej jak, moment, za cicho teraz, jak będzie się tutaj ta wskaźnik bujał między 8, 4 do 0, jest elegancko i to zatwierdzamy. Teraz dorzucę jeszcze muzykę jakąś, żeby mieć porównanie, jak to wygląda w czasie grania, kiedy gra muzyka i kiedy jest mikrofon wyłączony i włączony w trakcie jego grania. No to włączamy mikrofon. Proszę bardzo, muzyczka się nam wycisza. A nas słychać na utworze, tak? Utwór jest wyciszony odpowiednio. Mamy odpowiednio ustawiona głośność mikrofonu i w ten sposób jesteśmy gotowi. Przy tak ustawionym sprzęcie jesteśmy gotowi do prowadzenia audycji. Żeby rozpocząć granie na serwerze, to oczywiście trzeba wpisać dane. I zaraz do tego przejdziemy. To mamy ustawione już i w ten sposób może być. Jeszcze jedna rzecz. Ustawiamy sobie kompresor. Tutaj zaznaczamy. Później wchodzimy, zaznaczamy to i wchodzimy tu w zębatkę. I tutaj proszę sobie ustawić preset, limiter lub radio. Ja polecam radio. I to jest to. I zatwierdzamy. OK. Tak więc tak wygląda ustawienie mikrofonu i pierwsze te. Jeżeli ktoś nie lubi, żeby było słychać odsłuch, to później, w tym momencie potrzebujecie to tylko na teraz, żebyście mieli odsłuch, jak was będzie słychać, żebyście wiedzieli, jak was będzie słychać. Rozumiem, że niektórzy nie lubią słyszeć siebie, bo im się swój głos nie podoba. Ale powinni mieć, bo to wam ułatwi prowadzenie, jeżeli coś wam się zacznie dziać, tudzież wokół was coś zacznie się dziać, a nie chcecie, żeby to było słyszalne na antenie radia i ogólnie dla słuchaczy, to lepiej jest mieć odsłuch, żeby to kontrolować. Ja rozumiem, że opóźnienie przeszkadza, bo ludzie się tego, mnie samemu to przeszkadza, a ja osobiście muszę mieć odsłuch. Rozumiem, że nie wszyscy lubią, to wtedy zaznaczacie tą pierwszą opcję, ale dopiero po tym, jak już wszystko ustawicie, czyli w tym momencie zostało ustawione już mikrofon i głośność muzyki względem tym, więc nie potrzebujecie już mieć odsłuchu siebie, więc możecie zaznaczyć tą opcję, więc nie będziecie siebie słyszeć. Tą opcję trzeba zaznaczyć, zanim wejdziecie na antenę, zanim połączycie się z serwerem. Jeżeli zrobicie to w czasie, to wyłączycie całkowicie mikrofon. A później zabawa w czasie połączenia do serwera też będzie skutkowała z tym, że mikrofon może nie być słyszalny, albo się po prostu wykaszanić. Zaznaczone. Klikamy OK. I teraz przejdziemy sobie do ustawienia serwera do nadawania. Przechodzimy tutaj w zakładkach do transmisji i dodajemy nowy serwer. Zawsze korzystajcie z kreatora konfiguracji. Zazwyczaj jest to Shoutcast 1 lub 2, w zależności jakie macie parametry podane w panelu radiowym przez waszego, że tak powiem, w cudzysłowie, pracodawcę, tu też kolegi, znajomego i tak dalej, chyba że sami też zakładacie. Ale zazwyczaj jest to Shoutcast 1 lub Shoutcast 2, w zależności od serwera. Ale skupimy się na jedynce, bo to jest najprostsze, mimo że serwery Shoutcast są w wersji drugiej,
ale mogą być ustawienia z wersji pierwszej, prostsze są. Dane serwera, zazwyczaj są to serwery slotexowe, więc ja tutaj wpiszę losowy jakiś serwer ze slotexa. Losowy, no dobra, 8000 zostawimy, ale wiadomo, port też podajecie, nazwa użytkownika nie jest potrzebna i hasło jakieś tam losowe. Zakończamy i mamy wpisane. I tutaj Wam się wtedy pojawi adres serwera, port i hasło. Jeżeli nie macie pewności, czy dobre hasło wpisaliście, czy coś, to tutaj możecie kliknąć na show. Ono zostanie Wam pokazane. Tutaj proszę ustawić sobie 1. To jest czas, po jakim SED połączy Was do serwera. I tutaj ustawiacie jakość strumieniowania, czyli maksymalna jakość przepustowa, jaką serwer macie. Jeżeli macie wykupiony serwer, wy lub osoby, u której gracie, z jakością 128, to sobie ustawiacie 128. Jeżeli serwer jest wykupiony na wyższą jakość, to wtedy możecie ustawić sobie wyższą jakość. Ale standardowo jest to 128 albo 320 maksymalna. Stereo oczywiście. Następnie przechodzimy do zakładki informacje o stacji. W nazwę wpisujecie nazwę swojej audycji, na przykład muzyczny miszmasz albo gram, bo lubię, cokolwiek, tak jak nazwiecie swoją audycję. W nazwę wpisujecie nazwę audycji, w gatunek wpisujecie wasz pseudonim. Ja akurat się posługuję Przemko Chaos, więc powie taki wpiszę. I zaznaczamy zastąp globalne informacje o stacji, żeby te dane zostały wyświetlone. Przechodzimy dalej do metadanych. Jeżeli będziecie wpisywać tytuły audycji z polskimi znakami O, E, E, C i tak dalej, U, proszę zaznaczyć UTF-8, żeby te znaki były poprawnie wyświetlane w programach, na których ludzie będą słuchać, lub też na stronie nawet, gdzie jest player. Tutaj proszę zaznaczyć sobie to. Użyj niestandardowego formatu tytułu i tutaj należy zmienić na totalnie cokolwiek to, co chcecie, na przykład kto gra. Żeby nie pokazywało tytułów utworów, które będziecie grali. Ale żeby nie pokazywać tytułów, ani żeby się nie pokazywały na przykład linki, które zabierają się nieraz w utworach, to wpiszcie tutaj sobie cokolwiek, byle nie zostawić tego tak, jak jest, bo będzie pokazywało to, co gracie, czyli artystę i tytuł utworu, albo, nie daj Boże, linki do innych stron. Na przykład muzyka moja pasja, gram, bo lubię, cokolwiek. Możecie też tutaj wpisać na przykład z tytułu audycji, której aktualnie gracie. Statystyki, jeżeli nie gracie na pilota albo gracie z kopniakiem, to nie potrzebujecie tego określać. Jeżeli będziecie grali na pilota, to wtedy trzeba podać adres serwera, z którego pobierają metadane, żeby odczytywać, żeby Wam pokazywało, ilu słuchaczy akurat słucha w czasie grania na danym utworze. Nie jest to obowiązkowe, chyba że ktoś lubi, to ok. I tak ustawione. Można zacząć. Dobrze, tutaj jeszcze edytuję. Tutaj można sobie wpisać nazwę. Radia na przykład, albo cokolwiek, jeżeli gracie na kilku radiach, to po prostu wpisać sobie nazwę. Radio Wir, nie wiem, czy Radio Przystań, czy jakakolwiek inne, Radio RMF, jeżeli na taki gracie. Wiadomo, tak jak nazywa się wasze radio zazwyczaj. Dobra.
Ja tutaj sobie ustawię jakoś 128, żeby nie było. Stereo, MP3 i OK. Po tym, jak już mamy to ustawione, zaznaczamy sobie tutaj tu okienko i zaznaczamy pokaż on air. I na tę chwilę jesteśmy gotowi do wejścia na tym. Ja w tym momencie nie połączę się, bo mam oczywiście niestworzony serwer do tego, ani dane poprawne, ale po kliknięciu tu w globusik pokaże Wam się on air. Tu będziecie widzieli, że nie może się połączyć, to są, tu pokazują błędy, tak? Jeżeli tu macie coś na czerwono, to znaczy się, że coś jest nie halo. No ale nie będzie halo w tym momencie, bo nie jest wpisane prawidłowe dane do serwera, bo to jest po prostu przygotowe i tak dalej. Więc ale pojawi Wam się tutaj napis on air. Jeżeli się połączycie, to nie będzie tutaj brązowy kolor wokół tego, tylko będzie czerwony kolor jasny, tak jak tutaj te literki. Więc to tak pokrótce, najprościej. Jeżeli pokażę Wam, że się połączyliście, to oczywiście wszystko jest skonfigurowane poprawnie. Wyłączamy. Jeżeli chcecie, lubicie, możecie też nagrywać swoje audycje. Od tego macie tutaj ten przycisk. W tej wersji programu akurat jest to tak, ale na razie na tym nie będę się skupiał. Jak ktoś lubi, to ewentualnie w kolejnym poradniku gdzieś tam też na tym wspomnę. To tak pokrótce, no miało być krótko, ale chyba wyszło dłużej niż ja się spodziewałem, ale niestety to są niezbędne rzeczy, które trzeba wiedzieć i ustawić na dzień dobry, żeby zacząć grać i być poprawnie ustawionym. Na tę chwilę to tyle. Jak będą jakieś pytania, czy będziecie chcieli jeszcze, żeby coś wytłumaczyć, to napiszcie. To postaram się dedykowany film na to nagrać, że z wytłumaczeniem i tak dalej. Na tę chwilę to tyle. Tyle z mojej strony i, no i do usłyszenia gdzieś tam na falach radii, ewentualnie do usłyszenia, do zobaczenia na filmiku.